Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolny wniosek. Nie widzę. O ogłoszenia i komunikaty. Są, proszę bardzo. Zapraszam na komisję 12. 12.30. Aha, bardzo bym prosił teraz. Aha, jeszcze. Ja też dam 12.17. No to że jest za tyle powierzchni, to. Proszę bardzo, pan Grzegorz Kmita. Dwa komunikaty. Pierwszy, może państwo widzicie, pani minister sportu ogłosiła, że 26 października Narodowy Dzień Sportu. W związku z tym zmieniamy się stało pracownika w sobotę. Natomiast chciałem państwa zaprosić, ponieważ nasza konferencja nie ukończy rozgrywki tą sobotę, jakby złożony terminarz. Będziemy rozgrywać w pamięci towarzyskie 11 święta niepodległości. Rozegramy mecz grupą juniorów starszych, to jest ta drużyna, która uczestniczy w centralnej lidze juniorów. To jest ta najnowsza zmiana głównego zarządu tego terenu o godzinie 12. Natomiast w sobotę 16 listopada rozegramy mecz towarzyski w zespole Krakowi seniorów. Jest to wszystko uzgodnione z dyrektorem stawowy i myślę, że to będzie fajne. Ja Was się zapraszam. A komisja sportu kiedy? Muszę ustalić, tylko nie ma komisji obozu. Proszę bardzo. Ja proszę o zgłoszenie do ZGBEK-u o naprawienie światła tu na schodach. Ponieważ jest tutaj ciemno na schodach i z drugiej strony też oczywiście. Tutaj są uczęszczane do godziny 20 chyba jest ten punkt medyczny i tutaj ten pan Wec, także no, bardzo proszę. Ja mam jeszcze proszę, o tej dewastacji ostatniej rzecz. Bo na terenie przedszkola naszej szkoły wite. Zlikwidowali kawałek, tylko mieli świadomość, że kamera nagrywa. Nagrane są gęby, że tak powiem, widać. Natomiast zdewastowany jest cały teren przed szkołą. Są trzy lampy uszkodzone i ja bym prosiła, nie wiem, do kogo mam tu zadzwonić, zgłosić, bo dzwoniłam do Zlikwidu, ale nie zdążyłam się dodzwonić. Nie wiem, do kogo to mam dzwonić, żeby te lampy na terenie... A sprawcy są zatrzymani? Szkoła zgłasza na policję. Ale to nie jest teren, myśmy zgłosili teren szkolny. To jest teren szkoda szkolna. Ale to jest chyba teren, tego co wiem, tam teren szkolny. Ale nie, no my mamy, jak spółdzielni, no. Pół deflaka jest gminy, pół deflaka jest spółdzielni. Więc jak to już na w ogóle te zorientacje, no. Ale panie, w którym miejscu? Jak idzie się od przystanku do, prawda, to pół deflaka jest naszej spółdzielni, a pół deflaka jest gminy. Potem jak idę w kierunku szkoły... To już jest spółdzielni. To jest spółdzielna? Oprócz tego organu, który zadawa, jest to dzielny. Jest to dzielny. Nie ma, drodzy państwo, widzę już radnego ze starego Bieżunowa. Natomiast oni się byli pochwalić, bo się robił o remont chodnika Lipowskiego, tak zabiegany. Przebudowa. Przebudowa. Przebudowa w ogóle, bo tam nie było. Ale co do tego chodnika, to jakie są problemy? Znaczy
Nie, na ten moment, jeżeli pytanie o Łukasza Litewskiego, jest przebudowana cała Łukasza Litewskiego. Rada Dzielnicy 12 dała na kanalizację w ulicy, natomiast nie ma chodnika w tej ulicy. Będą krawężniki, nie da się wybudować tego chodnika ze środków przeciwpowodziowych. Była ulica wybudowana ze środków przeciwpowodziowych. Nie ma chodnika, to może być. Znaczy nie, będzie wytrzymane. Myślę, że nie będzie tak. Ten myślę, że chodnik się tam pojawi. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Jeszcze o tym znaku przypomniał tylko najważniejsze na wysokości tam tego. Tam przed nauką, to prawie chcę, żeby ten był zakazał, czy właśnie go stoi. Na odcinku przed jazdem. Jak pieciarz nie jest? Nie. Tam jest sklep, budynek mieszkalny, tam jest przychodnia jakaś prywatna, takie jakie sklep spożywczy, jadłodajnia, tu na łuku jedziemy na Jeźmanowskiego, jedziemy od dołu, po prawej stronie. No, jak tam pan samochód parkuje... Nie, tutaj. Za basenem. Jak siedzi w tym kubraku za basenem. A, to daleko za basenem. Znaczy nie tak daleko. Zbliża się, przychodzą garaże po prawej stronie, no. Potem budynek po lewej stronie sobie. Jeszcze te, od tego oświetlenia widza, że tam ustalali, że z widzami będzie rozmowa dotycząca postawienia, nie ma to punktowego jakiegoś światła, bo nie ma nadal. Znaczy to problem jest tego typu, że widzę, że są sobie tam wyłącza to światło o której godzinie. Ale mieszkańcy te limety do mnie monitorują, bo nie mają do kogo mi stwierdzić. Cały czas, ponieważ ja chodzę przez ten cały dzień w dzień do szkoły, to prośbę, żeby jednak spowodować, żeby tam oświetlenia nie było. Tam jest mało bezpiecznie, to jest nieprzyjemnie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę pana. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ mamy spore opóźnienie z gazetką spowodowanym bardzo wieloma licznikami, których już nie będę poruszał, ona powinna być w piątek, przynajmniej tak mamy obiecane z drukarni, więc bardzo bym prosił Państwa, żeby jakoś tak zrobić, żeby ta gazetka dotarła jakoś w weekend do naszych ENKA, bo inaczej to już w ogóle będzie kaplica i wstyd. Proszę bardzo, w piątek. Ja chciałam przypomnieć panu przewodniczącemu o ogłoszeniu, zobowiązał się na komisji. Przy tym chciałem, żeby pani przewodnicząca powie to ogłoszenie. Ja zostawiam. Znaczy, proszę państwa, tak, trwają prace nad spacerownikiem po dzielnicy, który też była jasna. Spacerownik, no, a to broszura wydawnica długości 32 lub 48 stron. 52. Na kontrakt mam. Mnie chcę wygadać. Mogę ubrać, pracuję. Zależy to od cel. Natomiast tak, wszelkie uwagi, jeżeli Państwo to naprawdę zapraszam na komisję, bo nie będziemy tu poruszać, co by się tam znalazło, jak to będzie wyglądać, na komisji informacji będziemy to obawiać. Też się może było jakoś to, no, co radni poinformowani, że po na komisji fajne prace, żeby potem nie było zaskoczenia, że nagle jest coś. Ale może też by powstał 3D. Kiedyś w przyszłości taki spacerownik. Ale 3D, tak? Masz. Czy generalnie ten spacerownik... Dziękuję za przypomnienie, bo... Tak. Ja tu jeszcze chciałam zadać, bo w sumie to chciałam prosić Państwa, żeby niezależnie jakby od prac komisji, oczywiście zapraszam przez te chętne, chciałam prosić, jeśli Państwo mają uwagi, głównie co do miejsc, postaci, jakichś wydarzeń, tego, co jest w danych, no nie enklawach, ale na danych osiedlach, co warto by wspomnieć, tak, w takim spacerowniku, ponieważ zakładamy, że to nie będzie taki stricte przewodnik typu ulica, a tu mamy to, tylko będzie to w formie takich tras, różnych tras zwiedzania, to bardzo proszę wszystkie uwagi albo składać tutaj do pani Małgosi, albo po prostu wrzucić do mojej skrytki na piśmie. A czy będzie coś takiego w formie? Znaczy książkę chcemy wydać w przyszłym roku, tak? No bo teraz nie mamy na to środków, natomiast nie ukrywam, że prace są dość zaawansowane i zależy nam na tym, żeby przede wszystkim mieć ten wkład, czyli te miejsca, żeby można było zlecić już kwerendy, opracowanie, szukanie fotografii. To
to, żeby to po prostu nie tracić czasu. Miejsce jest około 12 To będzie ten spacer na 50 tabuli stąd, dosyć sporo. Czy ludzie połączą, z jakimiś tam zabytkami, z trasami spacerowymi, czy na przykład na naszym ziemi zawsze zabytku prowadzono? Pierwszy oni w Krakowie. A, to jest ja może przedstawię to, co dostaliśmy od pana, który zajmuje się tym, oczywiście w konsultacji z nami i pozostałymi radnymi. Spacerownik po terenie dzielnicy 12. Wszystko przeczytam, bo to szybko będzie. Adresat: mieszkańcy dzielnicy 12 oraz goście chcący poznać jej idee i współczesność, głównie piesi, ale podejmiemy też próbę wytyczenia rowerowych. Idea: przewodnik po najciekawszych miejscach dzielnicy 12, wydawnictwo popularyzujące uroki okolicy, odkrywające miejsca, obiekty, na które co dzień są, beznamiętnie mijane. Wytyczne: poręczny format, egzemplarze odporne na intensywne użytkowanie, lekka i przystępna forma przekazu, dane historyczne plus ciekawostki plus teraz nie ma. To będzie taka nieduża broszurka w poziomie, będzie sobie ją można otwierać i oglądać. To w poziomie jest łatwiej. Punkty do zwiedzania. O, wstępny wykaz tych miejsc, które tutaj zaproponował pan, który się tym będzie zajmował. Oczywiście to jest wszystko do weryfikacji. 1. Park i pałac Erasma i Anny Jerzmanowskiej. 2. Ojcowie Augustynie w Prokocimiu. 3. Dawna szkoła ludowa na Wrzosach. Tu chodzi o centrum. 4. Pomnik lotników z Prokocimia. 5. Dawny krzyż przy ulicy Wielickiej. HR, nie wiem, co to jest za skrót. Wodzickiej. Coś tam. Krzyż tam. O właśnie, chodzi o krzyż tak. 6. Fort dawnej twierdzy Kraków w Prokocimiu. 7. Zabytkowy cmentarz Prokocimski przy ulicy Bieżanowskiej. 8. Pomnik na wzgórzu Kaim. 9. Burczeczów w Bieżanowie. 10. Pomnik bohaterów z Bieżanowa z lat 1914-20 przy ulicy Stacyjnej. 11. Zabytkowy cmentarz parafialny przy ulicy Mała Góra. 12. Kościoły parafialne i kapliczki przydrożne. Dodatkowo dane całokresowe do Rady Dzielnicy, namiary do stowarzyszeń grup sportowych działających w dzielnicy oraz mapa dzielnicy z zaznaczeniem wszystkich opisanych obiektów. No to na szkoły się nie mieści. Plus jeszcze tak, no to o tym mówiliśmy. Przepraszam, bardzo mi wyleny były wykopaliska prowadzone, tam były ślady centrum. No więc parki podaliśmy, miejsce właśnie sportowe. Lista jest otwarta, wiadomo, że też musimy ją jakoś skumulować. Państwo mają pomysły, jesteśmy chętni, tylko proszę. Złożymy. Dzień tam są też szczęśliwe. Myśmy dali, że każdy ze swojego jakiejś swojej enklawy, co widzi tam. Żeby coś włożył. Tak, żeby, no nie wiem, do końca przyszłego tygodnia bym prosiła, żeby komisja mogła. No co, no to dużo czasu. Ja myślę, że każdy ma wszystko w głowie. Tak jest. Nie jest dobrze wszystkich grafików spisać na osiedlu. Dobrze, czy ktoś chciał zadać głos jeszcze? Czy są jakieś? Bardzo bym prosił. Czy są jeszcze jakieś ogłoszenia i no ja właśnie chciałem zapytać jeszcze, czy jest jakiś przewodniczący komisji, który jeszcze nie pisał do dnia? Rewizyjnej. A nie ma. Ja nie pisałem. To może najpierw poprosimy Pana. Nie, napisał mi nikt, bo ja oczywiście mam takiego pracę. Pisałam, mam to pracę. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w ogłoszeniach i komunikatach? Proszę? Nie widziałem pewnego, ja chciałem poinformować, że jako imieniu zarządu, nie tylko wystąpiło kilka organizacji o nadanie jednego z najwyższych odznaczeń Krakowa, miasta Krakowa, Krakowie Emeryty profesorowi Kucznie, żeby też była jasność. Jest możliwość, że dostanie to w przyszłym roku, jeżeli nie to na 2 lata. Tych odznaczeń nie jest dużo. Profesor ma szansę dostać ze względu na to, że jest było. No, zbiory są znane w świecie. Tak, no to są mniej więcej podobne osobowości o względach, które myślę, że jest profesor Kuczma doczeka się. Żeby była też jasne, że taki wniosek wyszedł z odnalazł. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego
Dziękuję za przybycie i zamykam 39. sesję Rady Miejskiej.